opowiadam ją o Stanie Warszawskim. Jakiś rok temu poznałam waszą koleżankę, panią Izę. Poznałam ją krótko przed jej śmiercią. I chciałam powiedzieć wam, żebyście nigdy nie wątpili w ważność waszego istnienia. Żebyście nie zadręczali się myślami, że za długo żyjecie. Bo niestety pani Iza tak właśnie myślała. Powstanie warszawskie jest mi bardzo bliskie. Ja wychowałam się na filmach wojennych, na Czasie Honoru, na Mieście 44, które dokładnie zobrazowały to, przez co musieliście przejść. Nawet ciężko sobie wyobrazić, jak okrutne czasy to były. Dziękuję wam za wszystko. Uczę się od was patriotyzmu. Chciałabym zapewnić wszystkich powstańców, tych, którzy są w niebie, polegli, bo na pewno tylko tam są, tych, którzy żyją i mogą jeszcze nam opowiedzieć swoje niezwykłe historie z tamtego czasu, że nigdy, ale to nigdy o nich nie zapomnimy. Ani moje pokolenie, ani następne, jeszcze następne i tak do końca. I chciałam, żebyście byli do końca szczęśliwi, żebyście promienieli tą swoją radością na innych, bo macie się z czego cieszyć naprawdę. Chciałabym podziękować wam za wasz wysiłek, za wasz trud, za wasze poświęcenie. Jednocześnie chciałam prosić, żebyście wybaczyli tym, którzy się wymądrzają. Co roku jest to samo. Że powstanie nie miało sensu, że politycznie to nie było dobre, kiedy wszyscy żyjący ciągle powtarzają, my i tak byśmy to zrobili. Jeszcze raz proszę o wybaczenie i dziękuję za wszystko, co zrobiliście dla nas, dla Polski. Dziękuję wam za waszą piękną, niezłomną postawę. Od lat ogromnie mnie inspirujecie i macie ogromny wpływ na moje życie. Wierzę, żebym zrobiła to, co wy. Zrobiliście coś wspaniałego i chwała wam za to.